Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 1, proszę tajemnice. Moi drodzy, najpierw, przede wszystkim, co zrobimy, to pójdziemy się przespać, bo powiem wam wprost, że ja sama nic nie widzę. A skoro ja nic nie widzę, to wy tym bardziej nic pewnie nie widzicie. Wydaje mi się, czy mi się mimo wszystko nie zachowała pochodnia. Chyba tak. Dobrze, pójdziemy się przespać do jakiegoś randomowego łóżka. Nie powinno być z tym chyba żadnych problemów. Kurde, ja kompletnie nic nie widzę. Ach, może dlatego, że mam gammę też niepodbitą. Znaczy się... Oświetlenie. To jest troszeczkę dziwne, bo... Nie przypominam sobie, żebym je zmniejszała. Natomiast prześpimy się do rana, tak będzie dużo prościej. I teraz będziemy mogli... Tak, i teraz będziemy mogli sobie poszukać tych ziółek dla Iberiona. Dobrze. Zapisik i co? Nie wiem, czy będziemy się bili z tymi błotnymi wężami. Sami widzieliście po ostatnim odcinku, że zabijanie ich to jest po prostu jakieś dno totalne. Musimy poszukać roślinek. One, z tego co pamiętam, są w głębi bagna. A tych węży jest tutaj pełno. Jak my stoimy w ogóle z nowym poziomem? No, trochę brakuje. Siły mamy 101. Ja im tak mało robię. No to niedobrze. Okej, pobiegnijmy może jakoś naokoło. Tak, żeby ominąć zgraję tych błotnych węży. I skupmy się na tych krwiopijcach na przykład. Dobra, tamto się na mnie akurat triggeruje, także okej. Albo nie? Właśnie mi się kojarzy, że te roślinki to są w okolicach tych błotnych węży. Muszę sobie włączyć je w piątki, bo nic z tego nie będzie. Kurde, no muszę wybić te błotne węże, mi się wydaje, bo bez tego będzie naprawdę kiepsko. Cześć. No niestety, moi drodzy. Dzisiaj będzie odcinek klepania błotnych węży. Ała, ale mi on pierdyknął. Dobra, weźmiemy do przodu ciosami. Nie wiem, czy widzieliście, ale jeden niewidzialny cios wszedł. Dobra, no, nie mam wyjścia. Chociaż te parę trzeba wyklepać, żeby się dostać do tych ziółek. Dobra, może tymi do przodu. Masakra, nie? W sensie, ja lubię całkiem błotne węże, natomiast nie wiedziałam, że tak mało im robię, nie? Ja bym to wiedziała, to... No, tylko mnie nie walnij, bo zginę. Dobra, drugi błotny wąż padł na tym bagnie. Normalnie nieprawdopodobne, ale mi zasadził niezłego kopa, to trzeba przyznać. No, ich jest tutaj zdecydowanie więcej. Zioło uzdrawiające. To jest to trzylistne. Fucking... My musimy właśnie te czterolistne znaleźć, także trzeba się rozejrzeć. To jest cztero, tak. Mamy drugie. Nie będziemy chyba całego tego bagna wybijać. Trzecie, dobra. Jeszcze potrzebujemy dwóch tych czterolistnych, jeżeli się nie mylę. Zioło uzdrawiające. Tak, to jest to silniejsze. Mamy trzy. Mieliśmy przynieść pięć. Dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby się udało. Tu jest błotny wąż. On będzie mi trochę przeszkadzał. Trzeba będzie go chyba wybić. Chociaż widzę, że on robi takie kółeczko. A te ziółka powinniśmy chyba znaleźć tutaj, więc... Tam też, jak widzicie, jest jakiś kryształ w środku, po drugiej stronie, natomiast no nie pójdziemy na razie tam. Gorzej, że ta krwiopica się zbugowała. No, gdzie jesteś? Dobra, żebyśmy błotnego węża nie zdenerwowali. No, zbiorę, dziękuję. I tak, czterolistne, kurde, trzylistne. Dobra. Może znajdziemy, nie?
Byłoby dobrze. Wow, ale nie chcę wchodzić na jakąś palmę. Okej, to jest czterolistne. Kurde, zajęłabym się tym błotnym wężem, ale nie chcę tego robić, bo on jest bardzo blisko bariery. Jak mnie bariera walnie, to mi się odechce żyć. Dobra. Mamy czterolistne, trzylistne i czterolistne. Powinniśmy mieć już wszystkie. Czterolistnych mam aż 7, a potrzebujemy 5 ziół leczniczych. Dobrze. W porządku. No to możemy już stąd wracać. Nie będziemy na razie wybijać tego tałataństwa całego, bo to by mi zajęło lata. Chociaż nie powiem, sporo w miarę prostego expo tutaj nam spaceruje. Idziesz za mną? Nie. No, to troszeczkę boli. Boli też to, że zostawiliśmy tam w oddali jakiś kryształ, który był widoczny na piedestale. Natomiast no, to nie są miejsca w Mrocznych Tajemnicach, do których, po których powinniśmy jeszcze chodzić po prostu. Na... Biorąc pod uwagę nasz poziom i biorąc pod uwagę nasze umiejętności walki, to na pewno nie jest miejsce, gdzie powinniśmy być. A tym bardziej nie powinniśmy w takim wypadku rozpoczynać wątku pradawnych, bo to już byłoby całkiem ogromne samobójstwo, nie? Moglibyśmy zdobyć sobie miecz blizny, bo on jest chyba najlepszą bronią jednoręczną. Jest duża szansa, że jest jeszcze lepsza broń dodana w Mrocznych Tajemnicach, natomiast na razie nie ma takiej broni. Dobrze, my wracamy więc do Korangara. Nie wiem, czy ja w ogóle rozpoczęłam sobie odliczanie nagrywania? Tak, dobrze. Fajnie, że się skapnęłam po 7 minutach, czy ja w ogóle nagrywam, nie? Lepiej wcześniej niż później, nie? A raczej wcześniej niż wcale. Dobrze. No to co, miejmy nadzieję, że Korangar będzie z nas zadowolony, że znaleźliśmy zioła. Oczywiście Iberion dalej idzie w spanko. Dobrze. Cześć, Angar. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. No, dawaj. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Pozostaje teraz jeszcze jedna nierozwiązana kwestia. Tak? Fanatycy. Po tym wszystkim okazuje się, że to oni, a nie my, mieli rację. To Kolis był pierwszą osobą, która przestrzegała nas przed śniącym, twierdząc, że jest on demonem. Jednak nasze pragnienie wydostania się z kolonii sprawiło, że staliśmy się głusi na te ostrzeżenia. Kolis i jego ludzie odeszli, a nasze obozy zaczęły toczyć ze sobą walki. To szaleństwo musi się skończyć. Dość już przelano krwi. A ponieważ to my hołdowaliśmy kłamstwą, to również my musimy pierwsi wyciągnąć przyjazną dłoń. Okej. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. Ojej, jak dobrze. Wreszcie pierwsza runa teleportacyjna. Taka, wiecie, z podstawki jakby. Beren ma w teorii full życia, nie? Podobno nie żyje. Nie wiem, czy powinnam go naprawiać kodami, czy nie. Może dam mu żyć. Znaczy się... Dobra, nieważne. Plan ucieczki nowego obozu. Iberion nie żyje, niech jego dusza spoczywa w pokoju. W spokoju. W swych ostatnich słowach duchowy przywódca Bractwa całą nadzieję na ocalenie kolonii pokład w magach z kręgu wody. Podjąłem decyzję. Udam się do nowego obozu, by wesprzeć magów wody. Korangar dał mi klucze do skrzyni w laboratorium Korkaloma.
Tam ma się znajdować znaleziony przeze mnie kamień ogniskujący wraz ze starożytnym almanachem. Kor Angar uważa, że przy ich pomocy magowie z nowego obozu mają szansę osiągnąć swój cel. Tak, oczywiście. To co, idziemy do laboratorium Kor Kaloma. I co, i weźmiemy to. Fajnie, że mamy już runkę teleportacyjną. To jest bardzo pocieszająca sprawa. W sumie za niedługo będziemy mieli już zbieranie kamieni ogniskujących. Także cóż. Dobrze, mamy do skrzyni Kor Kaloma. To była chyba ta skrzynia po tej stronie. W ogóle ciekawe skąd... Nie? To nie była ta? Ciekawe skąd Kor Angar miał do niej kluczyk. Kamień z morskiego klifu i almanach. A my co, biegniemy do nowego obozu? Pobiegnijmy sobie na piechotę, bo jak widzicie, ja mam trochę problemy z tą maną cały czas. Chyba, że mamy jakieś mikstury. Dobra, mamy trochę mikstur i tak nie będę ich używać do niczego większego. Więc przeteleportujemy się na dwa razy. Stąd będzie bliżej, dużo bliżej, więc zróbmy to. Ogólnie to ten baseball rozpierduchy, którego chciałam używać w poprzednim odcinku, a doszłam do wniosku i zauważyłam, że nie mam expa. To jest baseball siekacza, jak dobrze wiemy. Tam jest napisane zresztą na nim siekacz. Natomiast to zadanie dostaniemy dopiero później. I w ogóle teraz mi się przypomniało, że idziemy do nowego obozu, więc znajdziemy tam Melkora w okolicy. No to jest dosyć też niepokojąca sprawa, bo nie wiem, czy rozpoczynać ten wątek teraz. Czy później? Wydaje mi się, że jeszcze moglibyśmy z tym w sumie poczekać, a z drugiej strony mielibyśmy lepszą zbroję. Tutaj jest Melkor, bo go widzę. Będzie trudno z nim. To była zasadka. Już na nas czekali. Co tu się stało? Kto na was czekał? Najemnicy. Byli wszędzie. Ich oczy płonęły czerwonym żarem. Rozkazałem walczyć do końca. Śmierć strażników ocaliła moje życie. Ale jestem gotów na takie poświęcenie. Zacznę wszystko od nowa. Zemsta będzie jeszcze należała do mnie. Na nikim się nie zemścisz. Zginiesz tu i teraz. A kto mnie zabije? Ty? Nie bądź głupi. Jesteś zwyczajnym wymoczkiem. Zejdź mi z drogi, bo... Nie lubię się powtarzać. Pora zapłacić za wszystkie krzywdy, które wyrządziłeś ludziom. Przysyła mnie Bartolo z polecenia Gomeza. Gomeza? Tak, ten sam Gomez, którego chciałeś zabić, podły psie. Zabiję cię i uwolnię Kazmira. Jak to możliwe? Skąd Gomez? Ty! Tak, ja. Przejrzałem twoje zapiski i znalazłem miecz Sairo. Już wkrótce trafisz do Beliara, tam gdzie twoje miejsce. To się dopiero okaże. Dobrze, niech będzie. Będę z tobą walczył. Spotkamy się w obozie przed kopalnią. Świadkami będą strażnicy. Ale walczyć będziemy, dopóki nie wypruję ci flaku. Czekam w obozie. Przepuść! Przepuść! Ciekawi mnie bardzo, czy ja jestem w stanie mu teraz coś zrobić. O kurwa mać, to... Z czym do ludzi, nie? Dobra, ale widzę, że całkiem nieźle sobie radzę, to trzeba przyznać. Znaczy wiadomo, nie? Zabił mnie tak jakby, ale jest całkiem okej, nie? Nie będę marudziła, bo jest okej całkiem. Dobra, tutaj strażnicy, najemnik, tak, możemy sobie z niego zebrać, co nam się żywnie podoba. Fajnie, dobra. To z Melkorem się policzymy później, tak jak sami słyszeliście. A tymczasem nowy obóz i magowie wody. No to znaczy, że musimy porozmawiać w takim razie z Kronosem, bo nigdzie nas raczej indziej nie wpuszczą. On jest naszą pierwszą, wiecie, nadzieją jakby. Na jakąś dalszą rozmowę z innymi magami wody. Bo wiadomo, jest ich kilku i siedzą zdecydowanie wyżej. No, zgodę musi wyrazić przede wszystkim Kronos. Skoro jest na zewnątrz. Czy to jest Gorn? Witam.
Ach, to ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy, ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Do zobaczenia. Okej, okay, dobra, dzięki Gornik. Super. Ogarniemy ładnie dzisiaj wszystko. Ciekawi mnie, czy... Bo nie pamiętam, kiedy się wbija czwarty rozdział. Mówiąc wprost. Czy po zebraniu kamieni, czy przed? Zaraz się dowiemy. Ale chyba po. Bo tak to trzeci byłby trochę za krótki, mi się wydaje. Dobra, mamy Kronosa przed sobą. Ludzie zawsze gadają. Co ty mi powiesz, typie? Witaj. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Witaj. Zawsze to samo. Uważać na to, co mówisz przy... Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale... Gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca Rudy. No już, możesz przejść, daj mi typie żyć. Oczywiście Tetriandoch będzie za chwilę mówione. Ja zawsze się gubię, jak tutaj się wchodzi do tego. Tam się idzie do najemników, tutaj się idzie do magów, nie? Po tej stronie? Czy nie? Zawsze się gubię, naprawdę. Nie, dobra, tędy idziemy, do magów. Chyba tutaj. Dokładnie. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się! Możesz przejść! Super, dzięki wielkie! Może najpierw od razu do Saturasa byśmy poszli, potem porozmawiamy ewentualnie z innymi magami. Witaj. Mam ważne wieści z obozu Bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania Śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi Bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Kor'Kalom? Nie. Kalom wyrzekł się Bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem Bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna.
ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Obyś wrócił cały i zdrowy. Zaczekaj. Nie, to niemożliwe. Co się stało? Almanach jest zniszczony. Kilka kartek zostało wyrwanych z księgi. Nie naładujemy kamieni bez zawartej tam wiedzy. Czy nic nie da się zrobić? Jest jedno wyjście. Pewien mag w obozie przed kopalnią może znajdować się w posiadaniu identycznej księgi. Lepiej jednak, żeby zechciał ją komukolwiek oddać, a już na pewno nie magowi wody. Musisz spróbować przekonać go do tego, aby oddał ci Almana. To nasza jedyna szansa. Zobaczę, co da się zrobić. Ten mag albo odda księgę po dobroci, albo sam ją sobie wezmę. Przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem. A Adanos nie sprzyja mordercom. Poza tym, wątpię, żebym nosił księgę przy sobie. Musi być jakieś inne wyjście. Pamiętaj, że ta księga jest kluczem do naszej wolności. Dobrze. Zrobię to, co będę musiał, aby zdobyć Almana. Zdaj się na mnie, Magi. Obyś wrócił ca... Okej, bo trochę nie rozumiem, co się tutaj stało. Plan ucieczki. Odpowiedziałem Cetrosowi o wydarzeniach z obozu na bagnie. Wyraził zadowolenie z faktu, że Korangar został przywódcą Bractwa. Nowy almanach. Niestety okazało się, że almanach został uszkodzony. Brakuje kilku kartek niezbędnych do przeprowadzenia rytuału naładowania kamieni ogniskujących. Podobno jakiś mag z obozu przed kopalnią może znajdować się w posiadaniu dobrego egzemplarza. Tak, oczywiście chodzi o Gardara. Dobrze, skoro tutaj jesteśmy, to porozmawiamy z innymi magami wody. Witaj! Kim jesteś? Nazywam się Nefarius. Mag Kręg Wody. Dobra, oczywiście nie chcemy zostać magiem. Tutaj jest Riordian. Wydaje mi się, że on może mi coś sprzedać. Witaj. Witaj, magu. Jestem Riordian, alchemik. Zgaduję, że szukasz magicznego napoju. Pokaż mi. Okej, co ty masz? Masz kolby. Napój z rudy. Okej. Piorun kulisty. A wiecie co? Weźmy sobie ten przepis, szczególnie, że on kompletnie niczego nie kosztuje. Pokaż mi, co masz... No nie chciałam tak. Tak? I czy tutaj coś jeszcze jest? Nie. Przepis na miksturę... Zysta z rudy? A nie, tutaj mamy spiskę. Receptury. W ogóle ten weksel?
Weksel uniewinniający. Jarobar II, król Warantu, bleble, uniewinnam tego skazańca. Wolne miejsce na personalia, w trybie natychmiastowym swymi czynami zasłużył na nowe życie, aby Inos czuwał nad jego duszą. Gdzie mamy ten przepis? Napój z rudy. Okej, okay. Rudę umieścić w kolbie z wodą i ogrzewać do momentu, aż cieć zabarwi się na zielono. Otrzymany roztwór przedestylować do oddzielnego naczynia, które należy schłodzić od razu po zakończeniu destylacji. Pilnować wskazań termometru, gdyż woda neutralizuje działanie ekstraktu na układ nerwowy. Intensywność zielonego zabarwienia jest wprost proporcjonalna do mocy roztworu. Szkło laboratoryjne. Standardowy zestaw alchemika po jednej pustej fiolce na każdą porcję roztworu. Odczynniki. W zależności od siły roztworu używa się 1000 bryłek, 10 tysięcy lub 40 tysięcy bryłek rudy. Dobra, czy już wiem, po cholerę są mi pieniądze, nie? Dobra, czy tutaj jeszcze byli jacyś magowie? Tutaj jest jeszcze Meksir. Cześć, tylko wydaje mi się, że nie mam z nimi nic do pogadania raczej. Dokładnie. Typie, opanuj się. Czego tu szukałeś? Spada! Halo, ja rozmawiałam sobie z Meksirem. Tutaj mamy jeszcze Merdariona. Chyba też nie mogę z nim gadać. Witaj. Dokładnie. Dobra. Czyli tak, tutaj mamy ogarniętą sprawę. Nie wiem, co teraz mamy za bardzo zrobić. Możemy się zająć sprawą tego almanachu, wydaje mi się, na spokojnie. I mamy też parę rzeczy do ogarnięcia. Kolejny poziom już blisko. Moglibyśmy się tymi zadaniami jakimiś zająć. Alchemik. Tak, pomoc Diego, zaginiony strażnik, dziwne poszukiwania. To moglibyśmy w sumie iść zrobić. Muzyk. Tak, Gori i Lukis. Moglibyśmy spróbować ich pokonać. Kowal i Verdon. Obóz przemytników, starożytna arena. Obóz strażników. Aha, dobra, to jest Melkor. Eremita, pradawni, plan ucieczki, dobra. To co? Idziemy do obozu przed kopalnią. Wiecie, ja mogę sobie marnować te mikstury, bo i tak nie jestem magiem, także... A chociaż będziemy mogli się teleportować. Cześć, Gardar. Szukam pewnej księgi. Cóż, każdy czegoś szuka. Ja też. Jeżeli ty pomożesz mi, to wtedy być może ja pomogę tobie. Co to za księga? To pewien starożytny almanach, niezbędny do naładowania. Kamieni ogniskujący. Coś mi tu zalatuje magami wody. Czy to ważne, kto chce tą księgę? Masz rację, nie. Ale niestety nic za darmo, przyjacielu. Szukaj jaskini, o której już ci wspominałem. To być może dostaniesz ten almanach. No, czyli tak jak czułam, to było do przewidzenia, że najpierw będę musiała to zrobić. Okej, okay, czyli gra mi teraz każe iść na ziemię orków, na to by wyszło, można tak powiedzieć. Dobrze, możemy to zrobić, ale najpierw... No, z Melkorem może się nie będę mierzyła jeszcze. Okej, okay, on stoi tam. A może byśmy spróbowali w sumie? A może nóż widelec się uda? Tylko dobrze by było mieć bieganie szybkie. Bo wtedy będzie nam prościej. No ja nie wiem, co z tego wyjdzie, ale zawsze można spróbować. Ojej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Chcę umierać, psie. Zgadzam się z tobą. Nadszedł ten czas na śmierć. Będę cię zażynał z uśmiechem na ustach. Myślałem, że to się powolutku, już dawno, żebyś czuł, jak wypływa z ciebie życie. O kurde! Co to było w ogóle? Ja pierdzielę, z czym do ludzi ja idę, nie? Co ja chcę w ogóle od życia? Jesus Christ, nie no, dajmy sobie spokój. Nie ma opcji, że ja teraz to zrobię. Jednak na to trochę za wcześnie. Zapewne masz rację. Ale wiecie co? Możemy spróbować pokonać tych ludzi, których nam zlecono do pokonania. Oni wydają się być mniej twardzi od Melkora, jednak Melkor, wiecie, ma zbroję magnata i te sprawy, to może lepiej się w to na razie nie pchać.
Możemy spróbować przebiec się na plac wymian na przykład. I na placu wymian troszeczkę poszperać z tamtymi strażnikami. Bo nam to ktoś zlecił przecież i moglibyśmy spróbować ich pokonać. Szczególnie, że jeden raczej nie powinien stanowić problemu. Ten mniej uzbrojony. A będziemy mieli wtedy zadanie z głowy. I może dzisiaj jeszcze pobiegniemy sobie na ziemię orków. Nie wiem, czy wybijanie orków będzie dobrym pomysłem, bo nie wiem, jak ja sobie z tym poradzę. Bo po tym, co ostatnio widzieliśmy na cmentarzysku, to ja widzę to bardzo słabo. Bardzo miernie, bym powiedziała. Więc, no nie wiem. Najgorsze jest to, że teraz nawet w tym momencie, z tego co wiem, nie zrobimy sobie mikstur żadnych podwyższających nasze zdolności. Bo po prostu... Alchemika nie ma, bo został porwany. Nie znajdziemy go tutaj na placu wymian, tam nad placem wymian. Tak jakby. Tylko, no nie ma go po prostu. Znajdziemy go dopiero później. I tutaj jest w sumie kłopot, nie? Bo jakby był, to byłoby super. Moglibyśmy się przejść tam na górę, chociaż nie wiem, czy to ma sens, dlatego na razie nie będę tego robić. Dobrze, no na pewno musimy ogarnąć tą sprawę dla tego maga. Gorzej, że tam dwie elity pilnują tamtego miejsca. Ja też tego dobrze nie widzę, nie wróżę tego. Ja sobie nie radzę z wojownikiem, który prawie mnie zabił ostatnio na cmentarzysku. Dobrze. To zaczniemy sobie od tamtego mniej uzbrojonego strażnika. Czyli od tego... Od Goriego. Okej, tylko że tamten mnie postanawia zestrzelić, więc chyba jednak muszę zacząć od tamtego. Dobrze. Dobrze wiedzieć, że tak to jest. I muszę też się bardziej lepiej bronić, więc dobra. To zaczniemy od Lukisa. No kurde! Pierwszy raz go prawie już pokonałam, nie? Nie wiem, czy ja się muszę odsuwać, czy co ja muszę robić. Nie wiem. Bardzo mnie to irytuje, że mroczne tajemnice są takie trudne. Ja bardzo nie lubię takiego poziomu trudności. Czy ty się obrócisz za mną? Nie. Dobra. Kurwa mać, no. Jak to jest, że wtedy, jak tutaj przyszłam, chyba dawno temu, to prawie go pokonałam, a teraz nie mogę. Odwróć. Kurwa mać, no. Jezus Maria. Czemu ta gra mnie tak nienawidzi, nie? Przecież to jest nieludzkie, no. Jak ja mam żyć w tej grze? Tu się nie da żyć. Kurdele, no. Nie, nie mam siły do tej gry. Czy ja tak bardzo nie umiem grać? Czy co? Dlaczego ta gra mi non-stop robi pod górkę, nie? Nowy almanach. Co ja mogę teraz zrobić niby z tych zadań? Gówno. Muzyk, łowca orków. Łowcy orków. Noż Holender. Oni się wydają być na razie najprostszą opcją, nie? Do zrobienia. No chodź. Dobra, to było chyba dobre podejście. Tylko teraz tak, żeby tamten mi się nie odbagował. Wiecie co, zjedzmy sobie te ziółka. I Baryonowi się i tak już nie przydadzą. A mi mogą uratować tyłek.
Pozbieram sobie z niego też to, co trzeba. Miecz śmierci miał, kolejny już miecz śmierci. W moim ekwipunku. No chodź. Serio? No kurde no, typie. Wow, udało się. Nie wierzę. Normalnie niewiarygodne. Wcale prawie nie umarłam po tym. Dobra. Przydałoby się tepnąć do obozu. Z powrotem. I powiedzieć komu trzeba o tym, że się udało. Kto mi zlecił to zadanie? Obóz strażników, problem Verdona, nie, to był Halfdan. A to muzyk mi to zlecił, dobra. Teraz uwaga, żeby się na Melkora nie wpierdzielić. My musimy go ominąć teraz szerokim łukiem. To się już dobra. To się. Okej. Cześć muzyk. Witaj. Strażnicy z placu wymian nie żyją. Mam nadzieję, że umierali długo i boleśnie. Bez dwóch zdań. Świetna robota. Wiedziałem, że ci się uda. I już napisałem balladę o twoim heroicznym wyczynie. Jak chcesz, to mogę zaśpiewać. Dziękuję, ale nie. Mam już dosyć na dzisiaj szczęku żelastwa. Nie chcesz? To nie. Ale wiedz, że wkrótce ballada rozejdzie się po całej kolonii. A potem usłyszy o niej cały świat! Tak, tak. Dawaj klucz i przestań pieprzyć głupoty. Oto klucz. Dzięki za pomoc. Jaki klucz? Przepraszam, bo ja chyba w temacie nie jestem. Moment. Zakończone. Kurde. Zakończony chciałam zobaczyć. Muzyk. Gdzie jest to zadanie? Aha. Klucz do wieży w starym obozie. Aha, dobra. To mnie coś ominęło w takim razie. Dobra, i tak musimy się udać do starego obozu. W sumie, to zróbmy to. A musimy, ponieważ tam mamy też jeszcze do zabicia Haldora. Może być trudno, ale z tego co widziałam, miał tą samą zbroję co Lukis, więc... No, skoro Lukisa pokonaliśmy, to jego też jest duża szansa, że pokonamy. Zobaczymy. Byłoby dobrze, bo byśmy wtedy też wykonali jeszcze jedno zadanie. Szansa jest, że wbilibyśmy nowy poziom, że moglibyśmy coś tutaj pokminić. Także możemy spróbować, jak my stoimy z czasem. No, powinniśmy jeszcze zdążyć. Byłoby super, byłoby nam się naprawdę skrócił dziennik, a w kolejnym odcinku byśmy się udali na tereny orków w takim razie. I to byłoby też spoko całkiem. Także no, w porządku. Czyli jeszcze troszeczkę widzę, że poczekamy na zbieranie kamieni ogniskujących. Niedużo, ale trochę. Moglibyśmy też odwiedzić wieżę w starym obozie. To też w sumie nie jest głupi pomysł. Ale jak wiadomo, najpierw Haldor. Chyba, że nie będę sobie w stanie z nim poradzić, to pójdziemy do wieży jeszcze najpierw. Okej, Haldor powinien... Haldor, czy tam Halfdor, powinien stać tutaj. Widzę, że jak na złość akurat gdzieś poszedł. On tutaj często stoi, no ale widzę, że nie teraz, więc może najpierw chodźmy do tej wieży w starym obozie. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o tę wieżę. O, tutaj konkretniej. Tylko musimy wejść naokoło do tej wieży. No bo żadna inna mi nie przychodzi do głowy, powiem szczerze. Okej, idziemy tutaj. Tu. I tu. I tu. Czy ja już pootwierałam drzwi, czy co? Kim ty jesteś, zwykły strażnik? Ja tutaj byłam w ogóle? Nie wydaje mi się. Nie wiem, nie byłam chyba tu.
Dobra, hop. Nie chcę mi się. Tak ten. To chyba tutaj mam kluczyk. Siup. Siup. I gdzieś wlizłam, ale gdzie? Nie wiem. Nie wiem, co ja robię, gdzie ja jestem. Ale tutaj są skrzyneczki, których chyba nie pootwierałam. Jasne, że nie. Lewo, nie. Prawo, nie. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. Miksturki, trochę siana i wszystkiego. Dobra. I skrzyneczka obok. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej, okay, czyli na odwrót kodzik był. Normalnie trudne, jak nie wiem. Ale to chyba nie ta wieża. Chodziło o tą wieżę na zewnątrz. Tylko jak tam się wchodziło? Może tutaj w dół? Czyżby to tu? Tak, jesteśmy na dole i ta wieża jest chyba tutaj. Nie? Szczerze to ja nie wiem, co ja pootwierałam i gdzie ja byłam w ogóle teraz. No to jest wieża w starym obozie, nie? O, albo ta. Dobra, jeszcze tutaj mamy przecież wieżyczkę. Tu bryłki rudy w ogóle leżą. Może chodzi o tą wieżę? Ale jak tam wejść? Moment, jestem głupia. Wiecie co? Nie wiem, do jakiej to jest wieży, ale niech będzie. Sprawdziłam chyba wszystko, co się chwilowo dało, więc... Chyba, że tu są jeszcze jakieś drzwi? Nie, dobra. Nie wiem, chyba sprawdziłam wszystko to, co chciałam. Bo nie wiem, do której innej niby wieży to miało być. Czy Haldor już wrócił? Nie wrócił. On gdzieś tutaj chodzi. Czasami też spaceruję tu. Czy ty jesteś tutaj? Czy mi się wydaje? Nie, to są zwykli strażnicy. Dobra, no przebiegnę się, może go znajdę. Chociaż no wydaje mi się, że już go wykończymy raczej w kolejnym odcinku. Jak już, bo dzisiaj to już troszeczkę raczej nie bardzo. Tak długo jak mnie to nie. Tutaj może być jeszcze? Zwykli strażnicy. Gdzie on się szlaje? Przecież on zawsze tutaj był. Nigdy się nie nauczył. Obok Torusa zawsze stał. Może wystarczyło się po prostu do rana przespać, bym go znalazła na spokojnie. Bo mi się wydaje, że on tam stacjonuje po prostu o konkretnej porze, nie? No ale dobra, no przejdę się. Tutaj możesz być też gdzieś. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Są zwykli strażnicy. Gdzie ten cieć się szlaja? Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Strażnik. Tutaj ktoś chodzi. To szakal. No, obeszłam już praktycznie cały stary obóz i nie znalazłam typa, nie? Nie wiem, gdzie on jest. Muszę się aż chyba przespać. Może się u Diego prześpię? Do rana. A może on wchodzi do starego obozu, tam do zamku? No tu jesteś. Cześć, Haldor. To jeszcze z tobą zagadam. Mam do ciebie ważną sprawę. Tak? A jaką? W jaskini obok obozu znalazłem skrzynię pełną wina. Co? Gdzie? To niedaleko stąd. A więc ruszajmy tam czym prędzej. Chodź ze mną. Nie wypada mi pić samemu. Niektórzy nigdy się nie nauczą.
Okej, okay, czyli widzę, że idziemy cutscenką. Dobra. No zobaczymy, czy to się okazało być dobrą sprawą. Zapomniałam, że mam pierścień prędkości, ale... Może się gra nie zepsuje. Coś my w tej jaskini, gdzie złego też mamy zabić. Ale ze złym jeszcze poczekamy trochę. Bo to wątek pradawnych w ogóle. Przepuść mnie! Dobra, wiecie co, zrobię sobie stały zapis tu. Dobra, to nie było trudne. Jak go teraz okradnę i zabiorę mu broń, to powinno być dobrze. Znaczy, ja mam to... Wiecie co, no poczekam zanim go zabiję. Bo może mogę z nim zagadać, może jakiś skrypt się jeszcze odpali. No. Jeszcze pożałujesz! Ty kłamliwy psie! W tej jaskini nie ma ani kropli wina! Gin! I czym mnie zabijesz? Ręką? Daj se żyć. Dobra, to wiecie co? Oddajmy jeszcze zlecenie. I na tym sobie zakończymy ten materiał. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie. Już tak się będę z wami żegnać. Nie wiem, wydaje mi się, że się sporo udało dzisiaj zrobić. Popchnęliśmy fabułę do przodu. Zajęliśmy się tymi gośćmi z zadań pobocznych. W kolejnym odcinku ruszymy w takim razie na ziemię orków. To będzie totalne zabójstwo, no ale nie mamy wyjścia. I co? I to Verdon mi to zlecił, zawsze prawda? To cześć, Verdon. Witaj przy... Pozbyłem się Haldora. Ja? Ciężko było? Nie pytaj. 200 kusze i 200 było krudy. Dzięki. I jak my teraz stoimy? Alchemik, to jest zadanie na razie nie do ruszenia. Pomoc Diego i zaginiony strażnik to też nie do ruszenia. Znacznie możemy spróbować ze złym coś poczynić w kolejnym odcinku, ale wątpię, że uda mi się go pokonać. Dziwne poszukiwania i łowcy orków to są nasze zadania na kolejny odcinek. Kowala, no to jest tylko nauka. Obóz przemytników. Muszę poszukać tej głupiej broni. Nie wiem, gdzie ja ją sprzedałam. Z areną to na razie wolałabym poczekać. Chociaż w sumie moglibyśmy może spróbować na tą arenę iść. Obóz strażników. To jest sprawa Melkora. Melkor jest jednak troszeczkę jeszcze dla nas za trudny. Tajemniczy eremita to są chromaniny. Też możemy jeszcze z tym poczekać. Bo tam będą szkielety w wieży mgieł, bo tam jest pierwszy chromanin. Odnaleźć pradawnych to na razie zostawiamy. Plan ucieczki, no to musimy to zrobić i nowy almanach nam się łączy z łowcami orków. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji, a ja lecę modować dla was ten materiał na jutro. Trzymajcie się i słyszymy się w kolejnym. Cześć!